Jestem bardzo umiarkowanym, ale jednak optymistą, mówi europoseł Adam Bielan z Partii Republikańskiej, pytany, czy Polska otrzyma środki z KPO. Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj premier zapewniał, że wcześniej czy później te pieniądze będą nam wypłacone. Ja jestem spokojny o cały program finansowania. Prędzej czy później pieniądze dostaniemy. Sądzę, że na przełomie tego i przyszłego roku, tak jak powiedziałem już zresztą wiele razy wcześniej. Jak dodaje europoseł Adam Bielan, wykonywana jest praca dyplomatyczna, by pozyskać środki unijne. Środki, które po prostu się Polsce należą. Nasi urzędnicy, nasi dyplomaci wciąż dyskutują ze swoimi kolegami. Dzisiaj słyszymy w Brukseli, że musimy poczekać na ważne przemówienie Ursuli von der Leyen. Ona w środę wygłasza przemówienie, które jest nazwane tak trochę hucznie State of the Union, na wzór przemówień, dorocznych przemówień prezydenta Stanów Zjednoczonych. Będzie to przemówienie wygłaszała przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Ja wciąż jestem bardzo umiarkowanym ze względu na postawę wielu polityków w Brukseli, ale jednak optymistą, to znaczy uważam, że wciąż jest spore prawdopodobieństwo, czy to jest powyżej 50%, czy poniżej, już nie chcę w tej chwili szacować, na to, że te środki, jeżeli nie pod koniec tego roku, to na początku przyszłego uzyskamy. Wczoraj Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy Holandii o wartości 4 miliardów 700 milionów euro.